10 polskich nieznanych bohaterów. Tekst opracowany na podstawie materiałów serwisu Onet.pl. 10. Jan Zumbach. Zumbach, o korzeniach polskich i szwajcarskich, kształcił się przed wojną w szkole pilotażu w Dęblinie. Podczas bitwy o Anglię błysnął talentem. Jako pilot dywizjonu 303 zestrzelił 8 maszyn i został asem lotnictwa. Wojnę zakończył w stopniu majora z virtuti militarii, czterema krzyżami walecznych i pięcioma brytyjskimi odznaczeniami. W latach 60. wojna wróciła do niego. Najpierw w 1962 roku został lotniczym najemnikiem w służbie Katangi. Bogatej w surowce zbuntowanej prowincji Konga w 1967 roku zaciągnął się na służbę do Armii Biafry, prowincji Nigerii, która ogłosiła niepodległość. Powierzono mu stworzenie biafrańskich sił lotniczych, udało mu się zabić m.in. szefa sztabu nigeryjskiej armii, ale biafarska secesja upadła w 1970 roku. Zumbach wrócił do Francji i zmarł w 1986 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. 9 Kazimierz Schreier w Anglii był mechanikiem Dywizjonu 303, później przeszedł do bombowców jako pilot. Po wojnie został zatrudniony przez Amerykanów oficjalnie jako pilot doświadczalny, a tak naprawdę jako uczestnik tajnych misji lotniczych organizowanych przez CIA, z których wiele najprawdopodobniej wiodło do Europy Wschodniej. Ostatni raz za sterami samolotu zasiadł w 1981 roku, mając 62 lata. Osiem Rafał Gan Ganewicz, najemnik, który w polskiej armii nie spędził nawet dnia, ale za to na kilku frontach w Afryce walczył z komunistycznymi rewoltami. Najpierw trafił do amerykańskich służb wartowniczych w Niemczech, potem przeprowadził się do Francji, przeszedł kurs wojskowy i w randze porucznika z nominacją podpisaną przez generała Andersa, zaciągnął się jako najemnik na wojnę w Kongu, dołączając do wojsk walczących z siłami wspieranymi przez ZSRR. Do historii przeszło dokonane przez niego zestrzelenie Samolotu z radzieckim pułkownikiem na pokładzie. Oficer miał przy sobie dokumenty, które pozwoliły udowodnić w ONZ, że wojska sowieckie, wbrew gorącym zapewnieniom Moskwy, są w Jemenie. 7. Władysław Turowicz w czasie II wojny światowej pracował w Rafie jako inspektor, specjalista od wypadków lotniczych i lotów doświadczalnych. Po wojnie z grupą kilkudziesięciu polskich pilotów i techników przyjął ofertę wyjazdu do Pakistanu. Turowicz zaczął od trzyletniego kontraktu. I prowadzenia szkoleń dla pakistańskich pilotów ostatecznie jednak pozostał w tym kraju 18 lat. Swej pracy nie ograniczał tylko do lotnictwa, był zaangażowany w pakistański program rakietowy i nuklearny, stworzył też szkołę kształcącą inżynierów astronautyki. W Polsce pozostaje niemal nieznany, w Pakistanie stawiają mu pomniki. 6 Ksawery Wyrożemski podczas wojny walczył w dywizjonie 315. Po wojnie prawdopodobnie współpracujący CIA został zatrudniony przez Lockheeda przy tworzeniu projektu samolotu szpiegowskiego. Wyrożemski był jednym z pilotów wynajętych do wsparcia powietrznego inwazji w kubańskiej Zatoce Świń, czyli desantu sił mających położyć kres rządom Fidela Castro. Amerykanie wysłali go następnie do Konga, by szkolił tam pilotów. Z Afryki już nie wrócił. Zginął w wypadku drogowym. them. Przemysław Szudek w październiku 1939 roku zaangażował się w działalność konspiracyjną. Gestapo aresztowało go w 1942 roku, osadzając najpierw w osławionym więzieniu na zamku w Lublinie, a potem przenosząc do obozów koncentracyjnych. W obozach Szudek siedział do 1945 roku. Potem przedostał się do Londynu, skąd jeszcze w tym samym roku wrócił do Polski z tajną misją wywiezienia z kraju oficerów Polskich Sił Zbrojnych zagrożonych aresztowanie. W latach 50. dowodził oddziałem górków i brał udział w tajnych misjach na półwyspie malajskim skierowanych przeciw rodzącej się partyzantce komunistycznej. Cztery Władysław Potocki po wojnie ukończył brytyjską imperialną szkołę dla pilotów doświadczalnych. W 1959 roku upomniał się o niego amerykański koncern Rockwell. W USA pracował jako piloto doświadczalny, miał także swój wkład w rozwoju projektu Apollo, dzięki któremu w 1969 roku człowiek stanął na księżycu. 3. Józef Jeka Jako specjalista od tajnych misji Jeka pilotował m.in. samolot szpiegowski U-2, wykonując misje szpiegowskie nad wschodnią Europą. Polski pilot znalazł się w gronie najemników wynajętych przez Jankesów do pomocy antykomunistycznej rebelii w Indonezji. W 1958 roku samolot Martin B-26 pilotowany przez Józefa Jekę uległ awarii w powietrzu i runął na ziemię z wysokości kilkuset metrów. Dwa Kazimierz Topur Staszak w czasie wojny m.in. był pod chorążem w pułku strzelców konnych. Był jednym z ważniejszych najemników oficerów walczących w konflikcie w Katandze. Na początku lat 60. Polak tytułowany był szefem doradczego komitetu wojskowego przy prezydencie Konga. Dowodził również oddziałami najemników walczących w Katandze. I miał wśród podkomendnych niezwykły posłuch. Jego dalsze losy są nieznane. Mówi się, że w latach 70. wrócił do Polski i tu zmarł. Jeden Marian Jankiewicz walczył w korpusie kadetów w Rawiczu, został aresztowany i skazany na pobyt w łagrach 16 lat. Uciekł jednak i udał się do Iranu, a stamtąd przedostał się do Anglii. Jankiewicz trafił do dywizjonu 315. Służbę w polskiej armii zakończył w 1947 roku jako sierżant. W 1969 roku, mając 46 lat, rozpoczął służbę w siłach powietrznych Abu Zabi, a potem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. To jedyny Polak w historii, który bronił nieba nad Dubajem. Dziś mieszka w Anglii, a jego syn, Luke jest pilotem. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!